orędzie Matki Bożej, Królowej Pokoju, przekazane w dniu 1 października 2024 roku dla Pedro Regis z Anguery w Brazylii. Matka Boża zwraca się do nas kolejny raz, mówiąc: drogie dzieci, otwórzcie wasze serca na wezwanie Pana. Kiedy Bóg mówi, chce otrzymać odpowiedź, słuchajcie Go z uległością, a będziecie duchowo bogaci. Przyszłam z nieba, aby wam pomóc. Słuchajcie moich orędzi, bo tylko w ten sposób ludzkość znajdzie pokój. Zmierzacie ku wielkiej wojnie i wielu zginie za pogardę dla broni wielkiej walki. Dajcie z siebie wszystko w misji, którą powierzył wam Pan. To w tym życiu, a nie w innym, musicie dać świadectwo swojej wiary. Wielka kara spadnie na ludzkość i wielu będzie żałować, ale będzie już za późno. Zegnijcie kolana w modlitwie. Oto odpowiedni czas na wasze tak dla Pana. Bądźcie cisi i pokornego serca, a wszystko dobrze się dla was skończy. Naprzód będę się za was modlić do mojego Jezusa. To jest orędzie, które wam dziś przekazuję w imieniu Przenajświętszej Trójcy. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi spotkać się tu z wami kolejny raz. Ja was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.